Witam bardzo serdecznie z powrotem w Manor Lords. Dzisiaj możemy podziwiać upgrade kościoła, także no to już pewne, w tym odcinku będzie zupgrade'owany kościół, także ludzie będą bardziej zadowoleni. Mam wiele planów na ten odcinek, mam nadzieję, że też uda nam się uszyć pierwsze buty. Mam nadzieję też, że w końcu uda nam się zasiać i zebrać pszenicę. Także no, dużo nowych rzeczy może być, może się wydarzyć. Tak więc wracamy do gierki i zobaczmy, ile w ogóle mamy zasobów już tutaj w kościółku. Czy wiele nam brakuje? Chyba wszystko mamy w takim razie, bo nie widzę, by czegoś brakowało. Świetnie. No i dobra, mamy to. Właśnie, plus 250 wpływów. Też zauważono armię i odkryto obóz rozbójników. Chciałabym się na pewno tym zająć, jeśli jest w miarę blisko. No i tak, mamy już 888 wpływów, także niewiele brakuje, by móc przejąć w końcu jakiś pierwszy nowy region. Ale dobra, zobaczmy, gdzie ten obóz. Gdzie on się znajduje? Troszkę daleko. W zasadzie tutaj są dwa obozy. Niestety wydaje mi się, że Hildebolt będzie po prostu tutaj szybciej, bo on przeważnie też zajmuje się tymi obozami, tymi bandytami. Także nie wiem, no możemy spróbować kogoś tu wysłać. Zależy mi na tym przede wszystkim, by zyskać właśnie wpływy. Ale oczywiście taki kawał drogi jest bardzo wymagający. A poza tym, jak weźmiemy sobie całą armię naszych ludzi, to nie będą mogli oni pracować w tym momencie. Ale myślę, że warto zaryzykować. Mam nadzieję, że w tym czasie nie zajdą nas gdzieś z drugiej strony. Może warto by było kupić sobie po prostu dodatkową armię, ale wydaje mi się, że jednak nie. Że zostawiłabym sobie te pieniądze po prostu na jakieś trudniejsze czasy. Nie jestem aż tak bogata. Zobaczmy sobie w ogóle, kogo tutaj mamy. W pierwszym obozie są rozbójnicy, a w drugim... chyba nie. Okej, no spróbujemy. Ale najpierw, myślę, że przejdźmy sobie do gospodarstwa i chciałabym przypisać tutaj rodzinę. Mamy w ogóle dostępną, świetnie. I w sumie pomyślałam o tym, że może warto by było zrobić drugie pole. Nie wiem, jak szybko oni zajmą się tym jednym. Ale żeby mieć jakąkolwiek rotację, to chciałabym mieć drugie. Ale może nie aż tak duże, bo obawiam się, że oni nie zdążą tego zrobić. Także, no nie wiem, to będą testy tak naprawdę. Pół morgi, spróbujmy może. I tak, powiemy im, że w tym roku zasiejcie mi tu pszenicę, tak. A tutaj... Nie wiem, czy próbować len... Tak, chyba tak. Zrobimy sobie rotację. Później pszenicę. A tutaj później len. Albo nie, później zrobimy sobie ugór. Ojejku. Ale nie tu oczywiście. Pszenica, płodozmian. Ugór i len. I tak by wyglądało to ok, nie? Więc tak, ustawię sobie tutaj priorytet na... najwyższy, żeby się na pewno tym zajęli, bo wiem, że po prostu jest mniejszy, więc będzie szybciej. A ten niech będzie średni. No. I zobaczymy, czy ta jedna rodzina to jest wystarczająco. Jak nie, to dodamy więcej. No i tak, mamy luty. Byliście ciekawi, czy właśnie w którym momencie oni zaczną się tym zajmować. Na razie leży śnieg, nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o ludzi, to transportują, oczekują. No, to... Myślę, że dopiero jak zejdzie śnieg, to coś będzie się działo. Jeśli chodzi o nasz piec do gliny, to sobie tak pomyślałam, że chyba lepiej by było, żeby on był koło składu jednak. Bo w momencie, w którym nikt nie pracuje w odkrywce, to całe zasoby znajdują się w składzie i oni mają kawałek, żeby to wszystko przetransportować. Myślę, że przeniosę w takim razie. Ale ja tutaj niestety nie mam opcji przeniesienia. W tartaku miałam, no właśnie... To budować nowy? Ile tam było zasobów w sumie? Aż 5 kamienia i dwie kłody. To chyba się nie opłaca. Za długo będzie to trwało. Może po prostu postawię jeszcze jeden skład bliżej tych wszystkich rzeczy. No bo tutaj też będziemy mieli rudę żelaza, więc
no, trochę tego jest. A tak, transport to ostatnio u nas jest duży problem. Także logistyka, skład. Zbudujmy sobie skład w takim razie gdzieś w tej okolicy. Gdzieś przy tej drodze nie możemy? No to dobra, na przykład tutaj. I mam nadzieję, że w takiej sytuacji te wszystkie rzeczy będą szły do składu i będą miały bliżej, na przykład właśnie dymarka czy piec do gliny będą miały bliżej też. Okej. Okay. Tak w ogóle ile my mamy już żelaza? Ruda żelaza aż 46, także w sumie mogłabym na razie wstrzymać tutaj pracę i niech zajmą się czymś innym, na przykład właśnie składem. Jeszcze mamy miejsce, chciałabym ten transport na pewno usprawnić, więc niech się tym zajmą. No i tak kolejna ważna rzecz to był targ. Miałam go zrobić tutaj i zapomniałam, bo oczywiście te wszystkie domy już mają za daleko. Zobaczcie. No to może postawię go tutaj w okolicy kościoła. Wydaje mi się, że będzie ok. Mieszkalny targ. Zrobimy sobie jeszcze drogę koło tego domu. I ten targ będzie o wiele mniejszy. Drogę koło kościoła. W sumie można by było zrobić coś takiego na przykład. Tutaj kolejne domy wbudować. A targ w tym trójkącie. Nie mogę, coś im przeszkadza. Okej. Nie widzę, ile miejsc będzie, chyba 9. Myślę, że w porządku. No i tak, jeśli chodzi o te moje pola warzywne, zobaczymy. W ogóle widzę rośliny, jest luty. Nie wiem, czy to po prostu jest cały rok się toczy. Tak by to wyglądało, bo oni pod koniec roku w ogóle siali jeszcze. Także czekam jeszcze na te warzywka, zobaczę jaka będzie statystyka, czy się to opłaca, czy zrobić właśnie większe pole, jak niektórzy sugerowali, czy po prostu przerzucić się na przykład na jajka. Widzę, że mamy już całkiem sporo dachówek, świetnie, to wszystko będzie można sprzedawać. Desek jest już chociaż trochę, ostatnio był z tym problem, ale widzę, że się ustabilizowało. Jeśli chodzi o jedzonko, no to słabiutko, no ale jak przyjdzie wiosna, to będziemy mieli znowu dostęp do jagód, także o to bym się nie martwiła. No i drewno o połowę 89, to chyba jest okej. Tutaj jest na czerwono, jedzenie. Problem z jedzeniem, no dobrze, no. Znaczy niedobrze, ale będę miała to na uwadze. W tym roku mam nadzieję, że sytuacja się poprawi, bo no ufam, że będzie trochę więcej tych warzywek i też, że uda nam się obsiać te pola w końcu. Czy wy już coś robicie? Jeszcze nie, to jeszcze wcześnie. Zobaczymy, jak zejdzie rzeczywiście ten śnieg. Budowa ukończona. Ale to tutaj, widzę, że tam jeszcze nic nie ma. Czy przynajmniej, tak, przynajmniej tamte chaty mają dostęp do tego targu. Nawet jeśli na nim nie jest nic wybudowane, ta chata ma problem. No to wyglądałoby na to, że muszę zrobić targ jeszcze jeden. W sumie, skoro i tak żadnego straganu nie musi być tam, to postawię koło tej studni. Jakiś też niewielki. Na przykład coś takiego na miejsce na 6 straganów. Będzie ok. Zaraz zobaczymy właśnie, czy się przynajmniej tam coś poprawi, czy się polepszy sytuacja. No i tak, jeśli chodzi o nasze rodziny, to jeszcze kilka miejsc jest, więc nie trzeba się jeszcze o to martwić. Oczywiście mamy taką opcję jak powiększenie przestrzeni mieszkalnej. Możemy sobie to wypróbować. W sumie teraz mi to przyszło do głowy, że skoro mamy te ogrody warzywne, to może oni by się tym przy okazji zajmowali. To by było fajne. Niech zrobią tutaj dobudówkę i w sumie tutaj też. Myślę, że się opłaca. No i piękny kościółek kamienny stoi. Czy ludzie są zadowoleni? Tutaj nie mamy żadnych kciuków w dół, także aprobata jest na plus. Świetnie. No i ubrania. Mamy już buty, na to wygląda. Zobaczmy sobie.
Pokazuje mi 0, a informacje mamy 6 par butów. Super! Bardzo mnie to cieszy. Upgrade'owanych domków jest 5, więc każdy będzie miał buty na pewno. No i tak, brakuje nam oczywiście trzeciego rodzaju jedzenia. Ile mamy pieniędzy? Całkiem sporo. Mogłabym jednak porobić te kurniki. Tak o tym myślałam i chyba by się przydało. To może po prostu tutaj gdzieś? Czemu nie? Albo tutaj. Ja myślałam, żeby zrobić ogrody warzywne, ale w sumie może to jest za mało miejsca. Tutaj o wiele większe mam te ogrody. Tak, niech będą tutaj kurniki. I mamy też miejsce na dodatkowy dom, także fajnie. Kurnik 25. Kurnik. I niech będą 3 w sumie. Niech robią, niech będzie ten trzeci rodzaj jedzenia. Bardzo nam się to przyda. Jeśli w ogóle chodzi o jedzenie, to tak słabiutko troszeczkę u nas to wygląda. Opału troszeczkę jest więcej. To mnie cieszy. Obszar roboczy pusty. Wy. Dobrze, gdzie by wam to przypisać? Pewnie gdzieś dalej. Chyba, że chciałabym może oczyścić. Albo dobra, żeby daleko nie chodzili. Kończy się jedzenie, wiem. Jagody niedługo powinny być. Więc tak, wy przejdźcie się gdzieś tutaj. Korzystajcie z tych drzew. Macie przypisane zwierzę z tego. O, w ogóle oni mają pełny magazyn kłód. Także tutaj w składzie ludzie muszą pracować. Zresztą mamy już zaplanowany też drugi skład, więc będziemy mogli więcej osób przypisać do transportu. No i co, jak te nasze obozy barbarzyńców? Widzę piechotę Hildebolta. Ciekawa jestem, czy on idzie właśnie do tych obozów. Chciałabym się tym zająć. A może on chce po prostu przejąć tą krainę? To też jest taka opcja. Dobra, myślę, że spróbujemy. Co by nie było, trzeba spróbować. Już mamy 22 łuczników, 20 włóczników. Ale oczywiście chyba wszyscy. Chociaż ja bym przynajmniej samą świtę tutaj zostawiła w razie kłopotów. Oni sobie bez problemu powinni poradzić. Także zbierzcie się gdzieś w tym miejscu. No i elegancko, wszyscy są chyba tak. Możecie zmierzać. Zauważono nieprzyjacielską jednostkę. No tak, bo mamy rozbójnicy blisko 0 dni. Zapomniałam o tym. Dobra, to zobaczmy, gdzie to się dzieje. Tutaj, ale to jest jedna jednostka, to bez problemu. No dobrze, to chyba dojdźmy sobie trochę do tej krawędzi. Tu będziemy troszkę wyżej, więc mam nadzieję, że oni będą szli tam dołem, to byśmy atakowali ich z góry. Dobrze, to skoro to jest tylko jedna jednostka, to ja bym się w ogóle o to nie obawiała. Idźcie na razie tutaj wszyscy. Zastanawiam się, chyba jednak wezmę tą świtę też w takim razie. Misja wykonana. Okej, no oni idą, tak? No dobrze. Także świta, zbiórka tutaj na razie. I zaraz dojdziecie do reszty. W ogóle jeśli mamy problem z jedzeniem, to ja chyba bym zrezygnowała z tej dziesięciny. Tutaj podatki. Dziesięcina. No tych wpływów powinniśmy niedługo mieć więcej, jeśli uda nam się pokonać właśnie tych bandytów. Także na razie zostawiłabym tyle. Zarabiamy, tak? Więc chyba jeszcze mogę zostawić tutaj 10%. Chociaż na razie wyłączę. Nie ma za dużo kasy. Dobra. Gdzie oni są? Idą dołem na razie. Bardzo mnie to cieszy. A wy jesteście tutaj. Proszę iść tutaj. Oczywiście mogłabym zakupić najemników, ale to jest tylko jedna jednostka. Już mieliśmy z taką do czynienia, bez problemu.
Nie chciałabym mieć znowu walki w lesie. Mam nadzieję, że oni gdzieś tutaj podejdą. Po prostu. Do drogi. Też przy okazji może zrobię coś takiego. Wyczyszczę trochę ten teren. Będzie mi lepiej. Dobra, przyjaciele moi, wy sobie tutaj odpocznijcie. Czekamy. Co będziemy się męczyć? No i wy naprzód. W ogóle tych łuczników to postawię z tyłu. A jak czekamy, to zobaczmy może, czy już te jagody są. Jeszcze nie, ale jak tylko będą, to dobrze, żeby się ktoś tym zajął. I tylko jedna rodzina. Wezmę chyba w tym momencie rodzinę z pieca do gliny, bo to nie jest dla nas aż tak ważne. I przypiszę do chaty zbieraczy, żeby od razu zaczęli, jak tylko będą mogli. Dobra, coraz bliżej przeciwnicy. Skuteczność nadal 98%. To oni się w ogóle nie męczą. W sumie. To łucznicy dobrze jakby byli chyba gdzieś tak obok, nie? Ostatnio miałam taki problem, że nie strzelali. Tutaj w ogóle by mieli high ground. Może tak. O, oni już strzelają. Świetnie. Wy ich zaatakujecie z boku. I to by było dobre, nie? Jak tylko podejdą. No, atakujcie. I wy stańcie tutaj. Łucznicy nadal strzelają, także super. Super nam to idzie. I ciekawe, ile dostaniemy wpływów. No, łucznicy, może przeszlibyście teraz gdzieś tutaj. Okej, super. Co? Jest! 1 i 2. Możemy przejąć sobie jakiś teren. Ale tak, czy mamy blisko obóz? Chyba nie, nie było tutaj. Obóz jest... Zastanawiają mnie te armie wroga. Tu są dwa obozy, no właśnie. Nie wiem, czy jest sens tak daleko iść. Ogólnie bardzo bym chciała... Może tak. Was już mogę rozwiązać. Spoko, wracacie do pracy. Myślę, że to jest za daleko, żeby tam iść i się męczyć. Chciałabym przejąć jakiś teren. I tak, kto mnie kusi, bo tutaj mamy bogate złoże rudy żelaza. Tego nam brakowało na naszym terenie. Mamy też niewiele kamienia. Tu jest odrobinę więcej, ale też niezbyt dużo. No i jeśli chodzi o tereny żyzne, tak? To też ma dla mnie znaczenie. Na przykład len. Len mamy tutaj. Tutaj nie ma w ogóle, a jęczmień też nie. Więc albo idziemy w to, albo w to. Dobra, myślę, że jednak ta ruda żelaza będzie ważniejsza, nie? Bo podejrzewam, że łatwiej będzie nam kupić jakąś właśnie roślinę, jakieś ziarno, niż żelazo, nie? Wydaje się droższe. Oczywiście można to sprawdzić. Sztaba żelaza kosztowałaby nas 14, ruda żelaza 13. A jakbyśmy chcieli kupować len, 12, w sumie nie ma tak dużej różnicy. No nie wiem, i tak trzeba coś zdecydować, to może spróbujmy. Wysuń roszczenie z użyciem wpływów, tak. I co? On chyba, ten Hildebolt, może coś powiedzieć, tak? Zobaczymy, czy coś się wydarzy po drodze. A tymczasem, wracając do naszej mieściny, co tu się dzieje? Domów mamy na razie wystarczająco dużo. Trochę chyba budowy jest nadal w trakcie. Czy to już jest wybudowane? Chyba jest, gotowe.
Tutaj jeszcze budują. No dobrze. O, i fajnie, warzywka się pojawiły, a mamy marzec. To świetnie w czas, bo jagód już prawie nie ma. No i tak, idziemy sobie na jagódki. Jeszcze się nie pojawiły. No dobra, trudno. Jakoś chyba przeżyjemy, nie? No i co, to wydaje mi się, że warto by było pomyśleć teraz o zakupie jęczmienia albo słodu, zależnie ile to kosztuje. Handel, uprawy, jęczmień 12, słód 14. Niby dużej różnicy nie ma, ale chyba i tak warto bardziej sam jęczmień kupować. No ale oczywiście najpierw musimy sobie odblokować taki szlak handlowy. Dobra, tutaj jest jakiś tam postęp w zajmowaniu, może nawet przyspieszę czas, zobaczymy co się wydarzy. Ja w ogóle tak, wydałam te wpływy, nie byłam pewna jak to działa, czy te wpływy nadal będę miała, czy je wydam. Spoko. Waldbrand, zajmowany. To jest to, kurczę, szkoda, chciałam to mieć. A tutaj jak chcemy mieć roszczenie, to musimy mieć 2000 punktów. Ciekawe ile on ma armii. Ja tutaj widzę dwie jednostki, to nie jest dużo. Jakbym kupiła armię i po prostu przejęła. Może zaryzykuję, wiecie co? No myślę, że trzeba ryzykować. Ogłoszono wrogów, Olivery i Hildebold. Zauważono nieprzyjacielską jednostkę. Dobra, teraz widzimy ile tego jest. W sumie to są rozbójnicy. Ale oni pracują z Hildeboltem. Ciekawe. I mamy 2, 4, 5 jednostek. 4 po 36. To może być ciężko, co? Na razie mamy wygrywanie. Pozostałe 90 dni. Kogo sobie w ogóle w tej chwili możemy zakupić? Leśne Bractwo i Krnąbrni Synowie. 60-45. Tutaj mamy lekko zbrojni najemni łucznicy i ciężko zbrojni najemni łucznicy. Tutaj lekko zbrojni najemni łucznicy i rozbójnicy. Dobra, rozumiem. No to ja bym kupiła nawet może tych. Dobra, spróbujmy. Podpisz kontrakt. Zamknij. I gdzie jesteście? Gdzieś chyba muszą do nas przybyć. O, widzę, że Hildebold już właśnie oczyścił ten jeden obóz. Poczekamy na tych naszych najemników. Łucznicy będą mogli z daleka już strzelać, także mam nadzieję, że mielibyśmy właśnie dzięki temu przewagę chociaż. Bo tutaj jest tylko jedna grupa łuczników. Dobra, moi drodzy, gdzie wy jesteście? Chcę was tutaj. Stamtąd gdzieś idziecie? To niebezpiecznie. W sumie, wiecie co, ja bym to wykorzystała, tą sytuację i poszła tutaj. Tylko to będzie długo trwało, co? O, oni jednak wracają. Dobra, nie, to idźcie też w tym kierunku. Troszkę jest to stresujące, ale zobaczymy. Jak nie wygramy, to trudno. I tak to nie są nasi ludzie. No, oni się chyba grupują jakoś. Ci już tutaj stoją w rządku. Na szczęście już niedługo... Zwejał będzie przejęte. Tak, dokładnie. Zarządzanie wieloma regionami. Możesz szybko przełączać się między swoimi regionami, naciskając T. Świetnie. Bardzo to ekscytujące. Dobra, jesteście coraz bliżej i my teraz będziemy walczyć o to. I teraz jest dopisek, w jakim mieście się ktoś wprowadził. Spoko. Czy ja mogę coś do Hildebolta na przykład napisać w tym momencie? Możemy zakończyć ten spór za niewielką gratyfikacją. Jeśli zrezygnujesz ze wszystkich roszczeń, to ci się opłaci. No zobaczmy, co powie na to. Wyślij. Ogłoszono pokój. Okej, czyli on nie przejmuje tego. Spoko. To może przynajmniej na jakiś czas to oddaliłam. Wy w takim razie idźcie gdzieś tutaj. Będziecie nas chronić. Chociaż jak już jesteście, to może idźcie do tego jednak obozu bandytów, nie? Nowa wiadomość.
Idźcie tutaj. A co się tutaj dzieje? Moje roszczenia nie podlegają negocjacjom. Mogę cofnąć swoje roszczenia za taką cenę. Ale nie wiem jaką. Nie mam pojęcia, co tutaj mam zrobić. Obszar roboczy pusty to ważna rzecz. I to jest który budynek? Ten. A ta drwala. No dobrze. To coś wam tu nowego wyznaczymy. Możecie iść w ten las na razie. Nie ma z tym żadnego problemu. No i dobra, teraz mamy nową wioskę. I nikogo tutaj póki co nie ma, bo musimy stworzyć chyba, tak kojarzę, obóz osadników. Koszt budowy 250. Wow. To mnie na to nie stać. Do tego się nie spodziewałam. Trzeba zebrać więcej pieniędzy. No to w sumie nie ma sensu zbyt szybko się rozbudowywać. Gdzie wy jesteście? Bardzo jesteście powolni. To może sobie stójcie na razie. A oni będą stać w miejscu, w którym im wyznaczyłam, czy będą stać tutaj? Stać. Nie no, w sumie niby energię jeszcze mają. Dobra, nie ma co się cackać. Lecimy. Jeśli chodzi o Berryland, to jedzenie mamy na 2 miesiące, ale są jagody, nic więcej. Na szczęście jagody już rosną. Chata zbieraczy funkcjonuje. Dodałabym w takim razie jeszcze jedną tutaj rodzinę. A pola? No właśnie. Udało nam się już prawie zaorać całą ziemię. 97%. A tutaj nic, nie? No właśnie, to może być za dużo. Nie mamy więcej ludzi, więc no, ten rok to jest taki test. Ale wolę, żeby przynajmniej jedno pole obsadzili. Jest kwiecień. Tak, postęp siewu. Dzieje się już. Super, czyli jak zasieją, to przejdą na drugie pole. Tak, tak myślę. Zobaczymy. Tylko no, na to drugie pole może być oczywiście już za późno. W przyszłym roku będzie ugór, no to będą mogli się zająć tylko tym drugim polem. Jak tam nasze owieczki? 3 owce, 3 jagnięta. To coś się urodziło w tym roku. I nie musiałam nawet cały rok czekać. Ciekawe, czy więcej będzie też. Świetnie. Wełny w takim razie mamy więcej. Trochę skóry. Oczywiście tworzymy z niej buciki. Jak tam w ogóle te nasze targowiska? Czy już każdy ma dostęp? Tamten dom... A, ma dostęp. Widzę, że ma jedzenie chociaż. Nie ma tylko drewna opałowego. No nie wiem. Tutaj nikt nie buduje, ani tutaj nikt nie buduje straganów, więc... Trudno. Myślałam, że to jest wystarczająco blisko. Tak szczerze. Dobra. Mamy w ogóle całkiem dużo kasy. Tak w zasadzie wydaje mi się, że chciałabym zrobić kolejne upgrade'y. Oni już powinni być całkiem zadowoleni. Nie ma za dużo jedzenia, więc nie chciałabym dobudowywać kolejnych domów, ale upgrade'y myślę, że są spoko. Także lecimy. Nie powinno być źle. O, widzę, że na targu są i jaja, i warzywa. Świetnie, każdy powinien mieć chociaż 3 rodzaje. Całkiem sporo butów. Pięknie, bardzo mi się to podoba. Jak tam ta nasza armia kupiona? Już jest na miejscu, ale nic nie robią, bo tutaj chyba nikogo nie ma. No i dobra. W sumie zaraz się chyba ich pozbędę, bo bez sensu, żeby im płacić. No i co? Możecie to przejąć, czy nie? Możecie. To trafi do mojego skarbca. 143. Spoko. To co? Nie ma nic więcej? Żadnych obozów? Chyba nie. Jeśli tak, to wydaje mi się, że mogę was zwolnić. Rozwiązanie. No i dobra, więcej już nie będziemy im płacić.
Także trochę podjęłam ryzyko w sumie, bo gdyby doszło do wojny, to na pewno bym przegrała, ale stwierdziłam, że to jest moja pierwsza rozgrywka, trzeba próbować. Jak przegram, to trudno. Przynajmniej się czegoś nauczę. No ale jak widać, ten Hildebold, przynajmniej na tym poziomie trudności, jest całkiem spokojny. Jak tylko się z nim pogada, to da się z nim dogadać. Warzywka rosną nadal. Tutaj widzę, że już mamy tak same buraczki jak ostatnio, ale za to na tym polu, na tych grządkach, widzę marchewki. Chyba nie ma to żadnego znaczenia. A, i właśnie nasze kurniki. Są kurki. Świetnie. Miejsce jest dla wszystkich. Teraz brakuje mi trochę jednak ludzi. Chciałabym, żeby ktoś zajął się dymarką. Zróbmy sobie jakiś niewielki zapas opału może. Czy w tym składzie... No nie, no oczywiście nic nie ma, bo tutaj nikt nie pracuje. Wydaje mi się, że zrobię tak, żeby kogoś stąd wziąć może. Nie wiem, czemu nie chcą się wprowadzać, bo no ogólnie mamy bardzo wysoki poziom aprobaty. Żadnych podatków nie pobieram. W sumie mogłabym zacząć. Bo no, są bardzo szczęśliwi, ja im teraz zapewniłam nowe towary, także nie powinno być źle. Domy się upgrade'ują. No i no, mam nadzieję, że ktoś się wprowadzi. Mamy tak w ogóle już 250 zł, czy to już wystarczy na obóz? Tak. Róbmy to. W sumie chciałabym może... Uwaga, za chwilę zabraknie ci kłód drewna i utkniesz. Zadbaj o umieszczenie obozu drwali, zanim wzniesiesz więcej budynków. Spoko, nie wiem, czy to się tego tyczy? Tego miasteczka? Rozumiem. Tak. W sumie nie ma to znaczenia, gdzie ja to postawię, ale może chciałabym miasto jak najbliżej granicy, a produkcja może być na przykład w środku. To by było całkiem okej. Okay. Także zróbmy sobie nawet tutaj opcję osadnictwa. Miasteczko, osada rolnicza, osada leśna, osada górnicza. Początkowe zasoby, umiarkowane, przeciętne, obfite. A, można więcej zapłacić, żeby im dać więcej zasobów. Nie no, spróbujmy sobie. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj... ludzi jakichś? Mamy... 5 rodzin, tak jak ostatnio. W takim razie, moi mili państwo, wy zajmiecie się głównie zbiorem, złożem tym rudy żelaza, ale oczywiście musimy wam zapewnić jakieś jedzenie na początek i drewno. Dużych wymagań na początku nie ma, także bez problemu. Trochę drewna. Gdzie by to zrobić wszystko, żeby było dobrze? W sumie w okolicy tego lasu byłoby najlepiej. Wiem, że to będzie daleko do wszystkiego, ale innego miejsca lepszego chyba nie widzę. Tu jest tak duży bardzo las. No dobra, to zróbmy tutaj. Wy zrobimy kawałek drogi i postawię od razu chatę drwala też. Przyciąganie do dróg. No i tak, drogę sobie poprowadzimy koło tych jagód. Aż do obozu. Coś takiego. No i tak, to jest najważniejsze, obóz drwali. A poza tym jagody, myślę. Budowa. A ta zbieraczy. Czy chcemy tutaj w lesie? Możemy chcieć w lesie. Albo, żeby też nie mieli za daleko ludzie. Niech będzie tutaj. No i oczywiście obóz myśliwych też możemy sobie od razu zrobić. Ale tak, chata zbieraczy bardzo wysoki. Obóz może być nawet niski. Tutaj mamy najwyższy i wysoki. No i dobra, niech się dzieje.
niech sobie powoli pracują. Później, jak się zbiera trochę drewna, to wybudujemy domy. Nieusunięte towary. No może warto byłoby zrobić jeszcze na początku w miarę jakieś składy. Zróbmy w ogóle drogę wzdłuż tego lasku. Pierwszą. Skład. Dobrze byłoby mieć skład blisko ludzi, ale i blisko strefy przemysłowej. Jak ja to określam. Droga na pewno pójdzie tędy. Pójdzie do tego zasobu, do tego później. I możemy jeszcze jedno połączenie nawet zrobić w ten sposób. No i pięknie. To, żeby nie było problemu dużego ze składem, zrobię go na początek tutaj. I nawet zrobiłabym drugi. Ale to później. Za to zrobię teraz w tym miejscu spichlerz. No i dobra, macie dużo zaplanowane, także mam nadzieję, że sobie poradzicie. Lecimy teraz do Berylandu. I co tutaj się dzieje? Czy jest ok już? Tak, jedzenie na 5 miesięcy, opał na 4. Także coś nam wleciało. Dużo jagód, świetnie. Mało mięso, ale nic z tym nie zrobimy. Mało warzyw i zero jaj na razie, ale chyba coś tam na targu jest. Jak sytuacja na polach? Pszenica rośnie, wzrost upraw 10%, także coś nam się uda. Jest maj, także świetnie. A tutaj dopiero orzą. To mogą nie zdążyć. Zobaczmy sobie przewidywania. Na razie przewidują 38, jeśli chodzi o pszenicę i 0 o len. No trudno. Być może jakbyśmy mieli drugie pole takie połowie mniejsze, to by zdążyli, nie? Już by kończyli orać. Na pewno trzeba by było przypisać jeszcze jedną rodzinę. W sumie jakbym to teraz zrobiła, może by jeszcze zdążyli. Mamy wolne osoby. Chyba w takim razie z tych jagód mogłabym kogoś wziąć, chociaż trochę tych ludzi mamy. Jedzenie na 5 miesięcy to też nie jest szał. No to co, w tym odcinku całkiem duży postęp. Widzę w ogóle, że nasze rzeczy nam mokną, także może niech się spichlerzem zajmą dość szybko. Ale tutaj kamień jest potrzebny. Ajajaj. To ja musiałabym już zająć się wydobyciem kamienia. Nie podoba mi się to. Jak trzeba, to trzeba. Nie mamy zasobów. Cokolwiek zostało wybudowane? Nie, ale dzieje się. Mają trochę kasy, więc w sumie ja zrobiłabym to, co ostatnio. Czyli kupiłabym jeszcze jednego woła. Nowy. No i teraz na pewno szybciej to pójdzie. Okej, to na ten odcinek to tyle. Na szczęście udało się zrobić całkiem fajny postęp, bo mamy nowy region, także będę mogła się zająć nową wioską i każda z nich myślę, że będzie przeznaczona do trochę innych celów. Tutaj mamy żelazo przede wszystkim, więc na tym będziemy się skupiać. W Berylandzie na przykład jest glina, także możemy sprzedawać dachówki czy wysyłać tutaj. Pozostało jeszcze tylko nazwać ten region. Może Berryville? I okej. I zobaczymy, jak to się potoczy. Czy Halbrand będzie nam zagrażał i będzie chciał przejąć nasze regiony? Tego nie wiem, ale cieszę się z postępu. Dzięki wielkie za oglądanie. Pięknie dziękuję wszystkim wspierającym. I do zobaczenia następnym razem.